Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i odpowiem na pytanie, co robić, jak nie przeszedłeś badań na stereometrze, a wcześniej badania wzroku przechodziłeś bez problemów. Witam, pochodzę z województwa zachodniopomorskiego, jestem posiadaczem prawa jazdy kategorii B i C bezterminowo. Chciałbym zrobić uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym do Ochotniczej Straży Pożarnej jako kierowca rezerwowy, ponieważ brakuje nam kierowców i zdarza się, że nie ma kto wyjechać do akcji. Poszedłem na badania psychotechniczne i oblałem badanie na tak zwanymi kijeczkach, prawda? Pani psycholog, która robiła mi te badania, stwierdziła, że jeżeli przyniosę jej zaświadczenie od okulisty, że z zaburzeniami widzenia stereoskopowego mogę kierować pojazdem uprzywilejowanym, to mi te badania podbije. Dodam, że ostrość widzenia zarówno oka jednego, jak i drugiego mam dobrą. Chodzę bez okularów, no ponieważ no wzrok mam dobry. No i co ja mam w tej sytuacji robić? Ponieważ moim zdaniem no nie mogę chyba tego zaliczyć, tego pojazdu uprzywilejowanego do kierowania zawodowego, lecz mogę się niestety mylić. Proszę Pana o odpowiedź w tej sprawie. Z góry dziękuję, pozdrawiam. Dobre pytanie. No, mam nadzieję, że zdarzyło się tutaj coś takiego, że jakiś gorszy dzień, kiedy byłeś zmęczony, nie przeszedłeś tych badań na stereometrze, czyli tych przysłowiowych patyczkach. No, radzę pójść tutaj za poradą psycholożki, pójść do okulisty, poddać się temu drugiemu badaniu, które powinno rozstrzygnąć wątpliwości, mianowicie czy masz to, czy masz to widzenie stereoskopowe, czy nie masz. No, niestety kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, karetkami, czy tam jakimiś straży pożarnej, czy policyjnymi jest traktowane na równi z zawodem kierowcy zawodowego. Normy tutaj widzenia stereoskopowego są zaostrzone w stosunku do aut osobowych, a praktycznie są identyczne jak do prowadzenia zawodowego. I niestety, jeżeli ten okulista dalej Ci potwierdzi brak widzenia stereoskopowego, to zjeżdżenia pojazdem uprzywilejowanym nici, a kto wie, czy nie stracisz prawa jazdy kategorii C. No, na kategorię B to tutaj, jakby to powiedzieć, nie ma większego znaczenia. Natomiast, jeżeli miałeś podobną sytuację, no, szedłeś na ten pojazd uprzywilejowany, mając kategorię C, a nagle wychodzi Ci brak widzenia stereoskopowego, czyli obuocznego, może się tutaj opisać oczywiście poniżej, w komentarzach. Również zapraszam Cię serdecznie na mojego bloga psychotesty-kierowców.pl, jest tam bezpłatny newsletter. I również opisuje różne przypadki problemów ze stereometrem. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo. Możesz też dać lajka, jeżeli Ci się w jakikolwiek sposób ono spodobało.